Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastik, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. W życie weszły dzisiaj dwa nowe przepisy dotyczące ruchu drogowego. Korytarz życia i jazda na suwak. Obie regulacje mają na celu usprawnienie ruchu. Korytarz życia to nic innego jak umożliwienie swobodnego przejazdu służbom ratowniczym przez odpowiednie usytuowanie innych samochodów na drodze liczącej co najmniej dwa pasy ruchu. Korytarz powinien zostać utworzony pomiędzy skrajnym, lewym pasem a pozostałymi. Pojazdy inne niż ratownicze zjeżdżają na boki zgodnie z zasadą prezentowaną na grafice. Kierowcy poruszający się lewym skrajnym pasem zawsze zjeżdżają w lewo, pozostałe pojazdy w prawo. Korytarz zatem będzie przebiegał zawsze w tym samym miejscu. Jeżeli chodzi o tak zwany suwak, zasady są również proste. Pojazdy zjeżdżające z kończącego się lewego pasa wjeżdżają na prawy pas naprzemiennie z tymi autami, które jadą prawym pasem. Kolejność zjazdu widać na prezentowanej grafice. W przypadku jezdni podzielonej na większą ilość pasów ruchu wiodących w jednym kierunku, kolejność jest następująca. Jako pierwszy na środkowy pas zjeżdża kierowca z prawego skrajnego pasa, potem ze skrajnego lewego. Jako ostatni jedzie pojazd znajdujący się na pasie środkowym. Policja przypomina jednak, że kierujący pojazdami zmieniającymi pas ruchu wciąż zobowiązani pozostają do zachowania szczególnej ostrożności przy wykonywaniu tego manewru. O nowych zasadach mówiliśmy szeroko w 140 odcinku naszego magazynu motoryzacyjnego z Zakółka. Jest on dostępny na naszym portalu tvsuwałki.pl. Dociekliwi zapoznać się też mogą z nowymi przepisami, sięgając do artykułu 9 i 22 prawa o ruchu drogowym.